Witam się, Maszki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Case Redux jako Republika Rosyjska. Tak musiałem sprawdzić dokładnie, czym jesteśmy. Więc przez dłuższą drogę, przez wojnę domową, tak w sumie trochę niepotrzebną, znowu jesteśmy Rosją. Mogliśmy to zapewne w inny sposób i dostać tego gościa, ale okej, już postanowiliśmy tak zrobić. I dostaliśmy pierwszy event, czyli możemy dołączyć do Middle Europy albo nie. Oczywiście, że dołączamy do Middle Europy. Jaku, dlaczego by mamy nie dołączyć? Więc jest ich bardzo tutaj dużo osób. Tak. Spokojnie, fajne towarzystwo i jesteśmy jako sojusz w ogóle, więc... Więc tak naprawdę Middle Europa teraz to jest najlepszy sojusz na świecie. Więc tak, jak sami widzicie, w ostatnim odcinku mieliśmy tutaj no już wszystko ogarnięte, ale wróciły stare, złe czasy. I teraz możemy wybrać sobie stolicę. Piotrograd czy Moskwa? Piotrograd zostanie. Pytanie, czy to jest już wszystko, co są nasze kory. Tak, już wszystko są naszymi korami. Więc oczywiście mamy małą armię, więc jakbyśmy się sprzeciwili Rosji. Berlinowi. Zbyt dużo miejsc. Berlinowi to byłoby naprawdę dla nas niezbyt... Nie sądzę, żeby to była zbyt dobra decyzja. Teraz mamy oczywiście chyba dużo sprzętu, więc możemy zacząć sobie po prostu spamić dywizjami. To, co ja teraz próbuję zrobić, to ogarnąć sobie te wszystkie dywizje. Jak się one tutaj rozstawią. W głównej mierze nasze po prostu wszystkie teraz decyzje będą polegały na tym, że my musimy ogarnąć tak armię, zacząć ją po prostu masowo produkować, tutaj dywizję, a później będziemy musieli sobie coś jeszcze z gospodarką, bo jeszcze nie wyszliśmy z czarnego piątku, co nie powiem, 39 nie jest zbyt dobrym rokiem na wychodzenie z czarnego piątku. Na razie sobie spawnujemy te wszystkie dywizje. Tutaj mam jakieś chyba ustawienia AI. Okej. Teraz partia chyba zmienia nazwę, czy co? Sowiec... Council of Western Russia Supremacy Council of Western Russian Army. Okej, dlaczego? Czy ja po prostu usunię przez przypadek gościa? Nie, inny gość, a inna partia się teraz inaczej. Ta partia inaczej się nazywa. Okej, tutaj są jakieś głosowania. Demobilize, w sumie możemy to zrobić. Political actions. Tak, patrzę, co tutaj jeszcze mamy do zrobienia. Mamy no tutaj sporo rzeczy, które takie typowo musimy pogarniać, ale dobra. Na razie tyle z tego zróbmy. I powoli sobie tutaj ogarniemy pozostałość. Tutaj możemy sobie jakieś teraz decyzje. Mamy sporo tego manpowera dzięki temu, że piątkę sobie zrobiliśmy. Jak to wygląda z tymi dywizjami? Wydaje mi się, że mógłbym mieć ich nawet więcej, gdyby nam się udało jakoś pogarniać, żebyśmy zmienili przed wojną template'ki, ale dobra, to byłoby zbyt mądre. Nie, naprawdę, można z łatwością sobie odzyskać dywizję, zmieniając im template'ki, więc nawet nie ma problemu. Ktoś niby chciał nas atakować? Kto tam? Francja. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze powiem. Ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, no teraz sojusz Reichspark jest dosyć sporym sojuszem. Tutaj coś tam Rzeź Litewsk. Co? No i teraz fabryki. Wiem, że mógłbym oddać mniej terenu Turkestanowi, tylko wiecie. Teraz mam powód, żeby zaatakować Turkestan. Okej, tutaj jakieś inne partie przejmują, że tak powiem, inicjatywę.
co może być denerwujące, a z drugiej strony no nie kontrolujemy tego regionu, ale z drugiej strony okej, już nie będziemy zwracać na to zbytnią uwagę. Mamy tutaj dużo agentów. Możemy tego wysłać i wyślemy go oczywiście do tutaj Kijowa. Ten agent się zbugował. Nawet nie wiem, gdzie on został wysłany. No a i... Znaczy, a i... Okej, druga wojna światowa. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jak się zamienia w starego taga, czyli że wchodzi się w państwo, które nie istniało, coś tam się coś tam własne robiło rzeczy, no to nigdy nie jest zbyt miło, ponieważ to musisz wtedy ogarniać wszystko i w ogóle wszystkie takie pojedyncze rzeczy, co jest denerwujące w pewnym czasie. No i teraz wszyscy dołączyli do tej wojny. O, oni są... What the heck? Kim ty jesteś? ta flaga. Teraz, no, musimy teraz po prostu poczekać. Szkoda, że się nam flaga czy coś takiego nie pozmieniało. Wtedy byłoby fajne. Okej, tutaj mamy armor, defense, to jest czołgi. To jest medium. Defense, armor, defense. To... Max speed. Bum, 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 bum. Dobra, i wszystko już ogarnięte. Wzywają nas do wojny, ale... Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to nic ważnego. Okej, widzę, że... Wy bardzo chętnie chyba chcecie... Chcecie tutaj ze mną... ze mną powalczyć, tylko że mamy taki problem, że... chyba nie mamy zbytnio armii, żeby tam polecieć. Okej. Okay. Tutaj wysyłamy to, co mamy. Więc Japonia naprawdę możesz sobie, że tak powiem, coś porobić, tylko że tak, ci nie są z Japonią, więc to jest fajne. Ale i tak mam tutaj właśnie połączenie. Tylko że jedna prowincja to nigdy nie jest dobre połączenie. Ja widzę, że część dywizji właśnie się udaje z nami. Już zorientowały, że tutaj będzie. Okej, okay, National Rearmament. Anything to reclaim our lost territory. You can now go to a foreign policy tree. A limited expansion should be enough. Myślę, że będziemy oczywiście próbowali jak najwięcej zdobyć. Dobra. Tutaj też możemy wysłać jedną dywizję. W głównej mierze chodzi o to, że powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy bardzo opóźnieni. Więc zanim się coś tutaj wydarzy, to może trochę minąć. Okej, jesteśmy w tej wojnie. Więc czy możemy dołączyć do waszej wojny? Gdzie jest? O, tutaj. Cannot join. You cannot join the other nation's subjects into the war. Czyli nie możemy dołączyć dlatego, że... A, masz rosy. To. Czyli tak musimy dołączyć do wojny. Okej. Okay. Trochę denerwujące, że w taki sposób musimy dołączyć do wojny, ale dobra, niech będzie. Próbujmy przepchnąć się. Tak, druga wojna. Japońsko-rosyjska. Próbujemy przejąć Koreę. Może się uda, może nie, nie wiadomo. Czy coś tutaj idzie? Nie, cieśnina nie jest najlepszym miejscem. Czy to o nas chodzi?
Jakieś chyba mamy statki. Ale na razie niech te statki wrócą. Nie powiem, trochę było głupio, żeby się tam udawały. Dobra, no jak to wygląda z tymi? Nasi walczą. Mają lepsze statystyki, tylko że AI też jest. AI akurat może tutaj wysłać mniej dywizji i wszystko będzie znakomite. Więc musimy jak najszybciej się tutaj wypchać te dywizje z tego miejsca. Okej, fajnie, fajnie. Kto tam dołączył do wojny niby? Nie wiem, ale wygląda na to, że jak na razie dobrze stoimy, to nie jest jeszcze jakiś mega problematyczny okres. Tutaj te dywizje zostawię na wszelki wypadek. I co? No, kontynuujemy. No, to jest coś takiego, jakbyś, nie wiem, wchodził do gry, którą ktoś inny zaczął i ty musisz teraz ją kontynuować i w sumie nie czujesz tego dokładnie. No, to jest, tak się czuję z tym. No, tak, uwielbiam atakowanie przez rzekę. Wiecie co? Chyba czas po prostu się wycofać. Wycofamy się, żeby AI tutaj weszło i my po prostu ich okrążymy. Żeby o tak zrobić. O, w sumie to jest prowincja. Dobra, gdzie jest reszta dywizji? Czy ja po prostu się wycofałem, a i sobie poszło? Dobra, szybko. Aha, fajnie. A i sobie poszło. Okej, okay. Właśnie zostawili całą Koreę. Super. A my trzymamy jedną dywizję na tym i sobie radzimy. Jej, właśnie zdobyliśmy Koreę. Nice. co tutaj mamy? Jakieś Mio? A, to dziwne Mio. Zawsze mnie trochę zastanawiało, jak to zrobili. Takie z jednej strony proste, ale z drugiej strony takie... a jednak nie. ale... Okej, póki co musimy... swoje drzewko, coś przynajmniej pociągnąć, byśmy mieli. No niestety strasznie dużo nam zajmie political power, jeżeli chodzi o te wszystkie decyzje. No ale po pewnym czasie powinniśmy sobie poradzić. Na pewno będziemy musieli coś z Turkestanem zrobić. Okej. A, skończyła nam się linia, jest... Zaznaczyłem tak krótką, że się nam skończyła. Okej, okay, Boliwia. I co tam? Niby Argentyna to zrobiła? Czy co? Ja nic nie mam, więc... Muszę się zgodzić. No, tutaj Boliwia jest w Reichspakcie. No tak, no to muszę tutaj... dobra. Zaznaczmy, czekajcie. Okej. Okay. Tak, musiałem to zrobić. Dobra. No i Paragwaj sobie coś zjadł. Ogólnie chciałem zagrać Paragwajem na tamtym nowym DLC, tylko wydawało się, że nie mają zbyt dobrego wyglądu. O, masz rozum, dlaczego zostajemy wypychani? Japończycy nas wypychają stąd. Czy to przez to, że nie mamy żadnego zaopatrzenia? Chyba tak.
Dobra, spróbujmy na razie tak pocisnąć, a w międzyczasie budujemy tutaj punkt zaopatrzenia i kolej piątkę. Nie, to tyle mi się wydaje, że możemy pocisnąć. Bo wydaje mi się, że główny problem jest to, że nie mamy zapasów. Dobra, więc na razie tutaj się nic nie robi. O, Adaptable dostaliśmy. O, jeszcze Winter Expert. Wow. Nie no, Winter Expert i Adaptable to naprawdę dosyć OP. Okej. To tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy. Nie wiem, musimy na razie się pobronić. Może trochę nam potrwać, ale kolej już powoli się buduje. Ten punkt trochę może być długi. Nie mamy jakieś rzeczy z tym. Mamy 32% popularności. Czy naprawdę nam się to nie uda, czy coś takiego? W sumie mamy władzę dyktatorską, więc nawet nie wiem, dlaczego miałoby się nam to nie udać. Okej. Okay. Dobra, dawajcie tutaj. Potrzebujemy każdego wsparcia. Jesteśmy biednym krajem trzeciego świata. Coś tutaj już chyba nic nie ma. Wróćmy do broni. Jakoś się bronimy. No, wydaje mi się, że przez to, że trafiłem za dużo dywizji tutaj miałem, to mogło to głównym powodem być. Ale tutaj powoli budujemy kolej, więc może to powinno jakoś pomóc. Więc się brońcie. Więc jak ma Adaptable, to powinien się dosyć dobrze pobronić. Okej, okay, tutaj się coś rodzili. Okej, okay, boję się, bo muszę teraz patrzeć na to, żeby nie skończyło się na to, że tutaj jakąś głupotę zrobi. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Czy się zdesantują, to już inny punkt. Okej, lepsza produkcja. Lepsza broń. No, nie powiem, organizacja na tych terenie jest okropna. The bill will not pass. Okej. Okay. Okej, okay, Austria dołączyła do wojny. Jak to wygląda Reichspaktem? Reichspakt nawet nie musieli walczyć z Rosją, więc powiedzmy sobie szczerze, ma... No niby Ukraina jest, ale Ukraina właśnie zrobiła własną frakcję. No, jak to wygląda? Kolej powoli jest budowana, to tyle mogę powiedzieć. A co dalej? Zobaczymy. Okej, okay, więc więcej artylerii widzę, że potrzebujemy. Mamy jakieś inwestycje różne. W głównej mierze musimy jakoś tutaj to zagospodarować, ponieważ nasz przychód siły politycznej nie jest największy. Musimy... No ta prowincja jest dla nas ważna. Po kolejne to się buduje, więc jeżeli by nas atakowali tam ciągle, to mielibyśmy bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o kolej, mówię, kolej się buduje. Tutaj chyba Antanta zaatakowała. Tak, Antanta zaatakowała, więc powinni nam nieco pomóc. Okej. I kolejna rzecz. Ten to jest nawet
Ja powiem w mocnej sytuacji, ponieważ na wielu, wielu miejscach na świecie się ustawiła na dobrej pozycji. Okej. Oła dywizji niech tutaj pójdzie, bo widzą, że słabo się bronimy. Te słynne walki w Korei między Japończykami a Rosjanami, które zabrzmi jakby to było naprawdę. Okej. No, zostało nam dosłownie kilkanaście dni, żeby to się odpaliło. My jeszcze oczywiście tutaj powoli nam się buduje cała kolej, to dosłownie powoli. Nie wiem dlaczego to tak wolno idzie. A nie, bo to jest ten bóg, dobra, bo to się chyba nam buduje bardzo szybko. Okej, okay. Mamy punkcik do patrzenia, tylko jeszcze nie jest podpięty. Jest już podpięty. Ha! Teraz poczujcie moją siłę. Okej, okay. Dlaczego mamy 9 dywizji? Reszta się nie zespełniła, czy coś takiego? Tak, że reszta się nie zespełniła, czego nie mamy. Artylerii. Okej, okay, tutaj. Co? Ciągnijmy. Chciałbym, żeby ta część tych dywizji poszła do Korei. I... A nie, złamali nasz szyf. To nie był dobry czas na atak. Ale przynajmniej mamy zaopatrzenie. Ha! Japończycy nie spodziewali się tego. Nie spodziewali się, że my wybudujemy kolej. Okej. O nie, straciliśmy w całe nasze badania. Nie cierpię tego. Okej, jak to wygląda tutaj? Kolejne. No, sporo mamy tych rzeczy do zrobienia. Dobra, na razie sobie to wyłączmy. Coś z gospodarką niezbyt. Tutaj możemy ucisnąć. Nieco. Tego też można. Trzeba by było coś porobić ze samolotami. Możemy sobie jakieś lepsze samoloty porobić. Improved, mam jakiś preset. A czym się różnią między sobą? Ten jest cięższy. Okej. Okay. Tutaj mogliśmy tamtą linię wykorzystać, ale już nie chciałem się klikać. Okay. Mamy sporo karabinów. Jak to wygląda z dywizjami? No, nie mamy artylerii, więc by się przydało przekierować to nieco. Jak to wygląda z samolotami? Możemy tutaj coś wystawić. Fighter. Boom. Mhm. Się przydało tutaj trochę podbudować. Jak to wygląda? No dobrze nam idzie nawet. Udało nam się nieco tutaj poknąć do przodu. Nadal to nie jest takie. Ja tutaj za bardzo nie idziemy do przodu tak, jakbym chciał, ale okej, okay, już powiem szczerze, niech tak będzie. Okej, okay, widzę, że tutaj pokój na Bliskim Wschodzie. A my co tutaj mamy? Mini prom. Coś tam z mini promem robimy, nie wiem co to jest dokładnie. Jak to wygląda tutaj? Mamy niby zieleń, ale część tych dywizji kompletnie nie chce atakować. Jak to wygląda z tym?
Mamy dobre statystyki, tylko te dywizje są takie jakby niechętne. Jakaś budowa kolei długa. Jak to wygląda z Niemcami? Niemcy przeszły do ataku. I coś tam się dzieje tutaj. A, jesteśmy z nimi w wojnie. Aha, fajnie. Okej. Koniec państw, znaczy się miast tych poselskich. Aha, okej. Tutaj jakieś wybory były. Okej. Z jednej strony mają tutaj mnóstwo Japończycy dywizji. Tylko powiem szczerze, chyba jest więcej nas niż Japończyków, więc koniec końców to my raczej ich podbijemy. Samolotów też jest tutaj. Ja chyba nie mogę tutaj nic wybudować, bo to nie jest tak, to nie jest zbyt duża prowincja. Znaczy, to jest duża prowincja, nie mogę na niej nic budować. Więc niech się tutaj lotnisko tak przekształci. My to co chce. O nie! Przepchnęli nas tutaj? Tak, przepchnęli nas ewidentnie. My trochę popchnęliśmy ich na górze. Teraz nie mamy tutaj połączenia kolejowego. Moglibyśmy zrobić takie bum cyk cyk. Taki tajny punkcik zapasał tutaj. Tak, tak, dosłownie na tym polega gra teraz, że dosłownie musisz pociągnąć jakąś kolej, żeby wesprzeć swoje jednostki. Dobra, możemy na razie to wyłączyć. No nie jest to według mnie wojna idealna, taka jaką bym chciał wprowadzić. Tutaj na przykład dwie dywizje, to więcej dywizji jest, ale co to jest, to ja nie wiem, dlaczego te dywizje tak przychodzą. A, bo tutaj się pojawili. Dobra, mnie nie to zbytnio nie obchodzi póki co, ale nie powiem, trochę śmieszna jest ta wojna z tego względu, że że to kompletnie, ale to kompletnie nie... Nie jest ona jakoś dla mnie potrzebna. Nie wiem, jak tutaj popchnąć, ponieważ mam takie zacofania w drzewku, że zanim dojdę do tego momentu, żeby coś zacząć robić z tymi wszystkimi rzeczami, z tymi właśnie, żeby coś wreszcie porobić, to trochę minie. A mam przecież jeszcze tutaj inne rzeczy. Tak naprawdę gospodarczo to tylko to mi zostało. I po czym robię to? Tak, robię to i... No i tak naprawdę mamy te jeszcze rzeczy, ale to chyba wydaje mi się, że te przez tę dziwną ilość, to znaczy, że po prostu musimy te, o właśnie te wszystkie inwestycje porobić, jak się one kończą, to wtedy coś nam dostajemy, ale to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Na tyle to, na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. No to cześć!